Program dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Różne miejsca w Poznaniu i Wielkopolsce. Wśród napisów WRPO 2014+, innowacje, przedsiębiorczość, edukacja, środowisko, rozwój, społeczeństwo. Zmieniamy Wielkopolskę. Światowy potentat w produkcji m.in. bagażników rowerowych czy samochodowych od roku prowadzi produkcję w Pile. W nowej fabryce w tej chwili pracuje około 100 osób, mówi Mateusz Matusiak, dyrektor zakładu Thule w Pile. W perspektywie 3-4 lat zamierzamy zwiększyć poziom zatrudnienia do około 450 osób. Co roku wprowadzamy nowe kategorie wyrobów, dlatego też powstał ten zakład tutaj w Pile. Między innymi od 6 miesięcy produkujemy wózki dziecięce, czego Thule nie robiło wcześniej. I od grudnia, można powiedzieć stycznia właściwie, 2019 roku wprowadzamy kolejną nową kategorię, walizki. Firma dynamicznie się rozwija. W Pile Thule Group kupiło działkę w strefie przemysłowej. Możliwość ulokowania zakładów pod strefie ekonomicznej miała decydujący wpływ na podjęcie decyzji o zainwestowaniu w Pile, przekonuje Jeroen Bronberg, dyrektor Thule w Polsce. Warunki są bardzo dobrze. Lokalizacji jest bardzo dobre, chodzi o infrastrukturę i drogi do i do Huta Szlana, gdzie mamy matkę, i do nasz magazyn. Wszystko było przygotowane. Budowa tej infrastruktury była możliwa dzięki dotacjom unijnym. Z WRPO na lata 2007-2013 w kwocie niemal miliona złotych gmina przygotowała projekt dotyczący utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, a w tym rozdaniu otrzymała ponad 11 milionów złotych na budowę infrastruktury, wymienia Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Pile. Przebudowa ulicy Wawelskiej, a także budowa elementów infrastruktury w rejonie ulicy Młodych, czyli droga wewnętrzna, podziemna infrastruktura wodno-kanalizacyjna, kanały technologiczne, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, chodniki. Wszystko po to, by miasto się rozwijało i powstawały nowe miejsca pracy. W strefie już działa kilka dużych firm. Działkę kupiła tu m.in. globalna firma Flex, producent inteligentnych rozwiązań, a niedawno także Zbyszko, producent napojów, informuje Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły. Oczywiście podejmując decyzję o utworzeniu strefy przemysłowej, a w niej strefy ekonomicznej, wtedy przypuszczaliśmy, że to jest dobry kierunek. Dzisiaj mamy pewność, ponieważ inwestorzy odpowiedzieli na zaproszenie, na stworzone tutaj warunki. Doskonałe warunki dla rozwoju biznesu powstały także w Łubowie pod Gnieznem. Tu w strefie działkę na razie kupiła jedna firma. Boweli to rodzinna firma z Gniezna zajmująca się produkcją łóżek kontynentalnych. Cała produkcja trafia na eksport. Teraz ta polsko-belgijska firma zatrudnia 50 osób. By się rozwijać, potrzebny jest nowy zakład. On powstanie w strefie przemysłowej, tłumaczy Daniela Benor, prezes firmy Boweli Bedding. Dla nas lokalizacyjnie miejsce jest fantastyczne. Sama lokalizacja przy trasie S5. Jest to miejsce też bliskie lokalizacji, w której w tej chwili pracujemy. Dla naszych pracowników też jakby ta lokalizacja jest bardzo fajna. No a sama strefa no jest przygotowana znakomicie. Są drogi, przystanki autobusowe, co zapewnia dobrą komunikację dla pracowników oraz prąd i wodociągi. Firma już wystąpiła o pozwolenie budowlane. W nowym zakładzie pracę znajdzie 80 osób. To sporo, zwłaszcza w gminie, która ma niespełna 7 tysięcy mieszkańców. Gmina otrzymała na utworzenie strefy 9 milionów złotych dotacji z WRPO 2014+. Całość inwestycji pochłonęło 12 milionów złotych, informuje Andrzej Łozowski, wójt Łubowa. Gmina, żeby się dobrze rozwijała, żeby w przyszłości można było budować w cudzysłowie fontanny, bo tak ludzie na to patrzą, ludzie są, no ja się nie dziwię, to jest natura ludzka, że chcieliby coś pięknego, musi być zaplecze finansowe, czyli musi być gospodarka najpierw, która będzie umożliwiała potem dochody z tego, będą umożliwiały budowanie bądź ukrytej pływalni albo innych rzeczy, które mieszkańcy w przyszłości będą sobie życzyć.
Starania o włączenie tych 30 hektarów wałbrzyską pod strefę ekonomiczną trwały od kilkunastu lat, podobnie w Pile. Wysiłek samorządów się opłacił. Niegdyś nieużytki, dziś już zmieniają się w teren przemysłowy. Teraz i inne samorządy mogą sięgnąć po dotację z WRPO 2014+ na ten cel. Zachęca Joanna Niewiadomska-Wielgus, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego. Wsparciem objęte będą projekty polegające na utworzeniu nowej infrastruktury albo rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Zwłaszcza będą to projekty, które są zlokalizowane na nieużytkach znajdujących się przy liniach kolejowych albo przy autostradach, drogach szybkiego ruchu, na terenach zdegradowanych albo terenach wymagających rewitalizacji. Samorządy mogą otrzymać dotację na uzbrojenie terenu przeznaczonego dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski można składać do 18 stycznia, a do rozdania jest 30 milionów złotych. W ramach poddziałania 3-2-1 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Ogłoszono w trybie pozakonkursowym nabór wniosków na termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Wnioski można składać do 31 grudnia, a kwota dofinansowania to niemal 36 milionów złotych. O dotacjach unijnych z WRPO 2014+ można również przeczytać w każdy piątek w Głosie Wielkopolskim oraz w sobotę w Gazecie Wyborczej, a także na stronie wrpo.wielkopolskie.pl, gdzie dostępny jest e-biuletyn. Audycja telewizyjna finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.